Czy akurat było to Waszyngton, to nie do końca to, żeśmy tak przewidywali. Były rozmowy oczywiście na temat tej drużyny, ale nie do końca byliśmy przekonani, że będzie to Waszyngton. Byłem na to przygotowany, na wymianę. Byłem praktycznie w połowie spakowany, dlatego nie było aż takiej dużej paniki, żeby przeprowadzić się z jednego wybrzeża na drugie. I można powiedzieć, że trafiłem do bardzo dobrej drużyny, która walczyła o playoffy, z aspiracjami o playoffy. I naprawdę można powiedzieć, że wszystko potoczyło się po mojej myśli. Wprowadziłem się w ten zespół bardzo dobrze. Miałem naprawdę fantastycznych ludzi, którzy w Waszyngtonie pomogli mi od samego początku. Pomogli mi nie tylko na parkiecie, ale również poza parkietem. I myślę, że większość z Was tak naprawdę śledziła wszystko, co się działo. Śledziła moje wpisy na Twitterze. Dlatego sezon był naprawdę bardzo udany. Standardowa nasza flagowy nasz projekt, kampy, które na które co roku wracam z wielką przyjemnością i coraz więcej prezentów mamy dla dzieci, niespodzianek dla dzieci. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasi partnerzy i osoby, które nam w tym pomagają, celebryci, osoby znane. Jesteśmy oczywiście z tego wszystkiego bardzo zadowoleni, cieszymy się. W tym roku kampy. Główne kampy będą w Sopocie, Warszawie i Krakowie, ale zanim jeszcze rozpoczniemy główny etap kampów, to taki pierwszy początkujący kamp będzie w jednostce wojskowej tutaj pod Warszawą. W Kazuniu to jest drugi pułk saperów, drugi mazowiecki pułk saperów. Dokładnie. W tym roku postanowiliśmy zrobić to w jednostce saperów i co roku oczywiście wybieramy inną jednostkę. W tym roku są saperzy. Rozpoczniemy u saperów dzisiaj, potem mamy Sopot, Warszawa, Kraków i na sam koniec oczywiście decydujący pojedynek pomiędzy moim zespołem a Wojskiem Polskim. Był taki bardzo długi rok dla Fundacji, jeżeli chodzi o wszystkie projekty. Kontynuacja współpracy z Wojskiem Polskim. Wysyłaliśmy dzieci, żołnierzy poległych do Stanów na mecze Marcina. Współpracowaliśmy z Wojskiem Polskim i z weteranami tutaj w Polsce. Dzięki współpracy, którą nawiązaliśmy z Almaturem, w tym roku setka dzieci dostała od fundacji, od Almaturu vouchery, które pozwolą im na wybranie sobie dowolnego obozu tutaj w Polsce. Plus taka praca codzienna, czyli Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata i awans koszykarzy do drugiej ligi, co jest dla nas wielkim sukcesem, bo to jest dopiero trzeci rok naszej szkoły. I wsparcie młodych sportowców, to czym tak naprawdę ta fundacja się przede wszystkim zajmuje. Zdaję sobie sprawę, że oczywiście było mnóstwo pytań na Twitterze i pytań w wywiadach i tak jak powiedziałem, nadejdzie taki moment, kiedy zadeklaruje się i jeżeli zadeklaruje się, to będzie to deklaracja taka stuprocentowa, stanowcza, z taką decyzją, a nie inną. Dlatego w tym roku ze względu na zaistniałą sytuację, myślę na parę czynników, które za chwileczkę wymienię, zdecydowałem się, że w tym roku nie wystąpię w reprezentacji Polski i myślę, że jest to taka decyzja, która przez wielu z Was była chyba, że tak powiem, przewidziana, powodem, dla którego teraz decyduję się podjąć taką decyzję, że nie zagram, ponieważ jest jeszcze szansa, że mógłbym wystąpić w reprezentacji Polski w tym roku, ale saga, jaka wybuchła 2 czy 3 lata temu, kiedy moje ubezpieczenie było załatwiane przez wiele, wiele tygodni i tak jak wy również mieliście troszkę tego dosyć, ja miałem tego dosyć, że przeciągaliśmy, czy to ubezpieczenie będzie, czy ja wystąpię na tych mistrzostwach i tak naprawdę w pewnym momencie straciliśmy cały sens zabawy, gdzie reprezentacja jechała na Mistrzostwa Europy, a mówiliśmy o Marcinie Gortacie, jego ubezpieczeniu. Dlatego w tym roku również nie chcemy, przede wszystkim nauczeni tymi doświadczeniami, w tym roku nie chcemy mieć takiej sytuacji, gdzie po prostu będę obiecywał, że przyjadę, ale w momencie, kiedy tak naprawdę mój kontrakt zostanie podpisany, kiedy wszystko się rozwiąże, to wtedy przyjadę. Nie chcę niczego przeciągać, nie chcę nikomu nic obiecywać, dlatego w rozmowie z Mike'em Taylorem zdecydowaliśmy, że po prostu na dzień dobry mówię, że nie przyjeżdżam, nie chcę zabierać miejsca w składzie żadnemu młodemu chłopakowi. A jest to ogromna szansa przed Przemkiem Karnowskim, żeby tak naprawdę pokazać się z bardzo dobrej strony i
nic nie jest powiedziane oczywiście, żebym za rok nie wystąpił. Jeżeli trener będzie mi widział w składzie, jeżeli będzie taka potrzeba, to jak najbardziej wystąpię na Mistrzostwach Europy, ale niestety w tym roku również chciałbym odpocząć, spędzić troszkę czasu z rodziną, w szczególności, że rodzice nie są w kwiecie wieku, można tak powiedzieć, i niestety no, troszkę czasu trzeba im również poświęcić.